Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Proszę szanownej publiczności. Jako skromny pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu mam okazję razem z jednym z zespołów, który prowadzę, po raz pierwszy gościć w Pasłęku. Jak to się stało w ogóle? Otóż w październiku, chyba dokładnie 18, Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu obchodził swoje 40-lecie istnienia. No i w sali ratusza staromiejskiego spotkaliśmy się wszyscy ci, którzy prezentowali swoje osiągnięcia, no i goście zaproszeni. Tak się złożyło, że padło mi usiąść obok pewnego pana, którego nie znałem wcześniej, który to pan, jak zobaczył pierwszą piosenkę, którą przygotowałem razem z zespołem wokalnym, przedstawił mi się, powiedział: ja jestem burmistrzem Pasłęka, teraz wiem, że pan doktor Wiesław Śmiecikowski jest tym burmistrzem. I powiedział, że bardzo chętnie nawiązałby z nami współpracę. Królewna Śnieżka to jest moje autorskie przedstawienie. Ona tylko z pozoru przypomina to, co rzeczywiście wiecie o Królewnie Śnieżce. Dlatego, że ja po prostu troszeczkę sobie lubię eksperymentować. Wykonawcami są właśnie rówieśnicy, uczniowie liceów elbląskich. Przedstawienie, jak powiedziałem, eksperymentalne, potraktowane bardzo humorystycznie. Moje nazwisko Karpiński Wojciech, bardzo mi miło. No szybciej, gust, zrzecie się niemiłosiernie! Staram się, wasza wysokość. Mam kłopot, żeby ułożyć włosy tak, jak wasza królewska moj sobie życzy. Co za bezczelność! Masz przed nosem żurnal? Widzisz fryzurę, to układaj! Naprawdę bardzo się staram. No kto powiedział, że świat jest sprawiedliwy? Jedni są piękni, tak jak ja, a inni wyglądają jak ty. Służąca, dawaj tę treskę! Miałam przynieść treskę? Migiem przynoś mi te włosy! Co to ma być? Utwór, wasza wysokość. Pawana. Sama ostatnio skomponowałam. Tak czułam. A czemu tak wolno? Wasza królewska mość miała życzenie. Pytałaś. Cytuję. A wolno szybko? Odpowiedziałam, że wolno, więc jeżeli wolno zagrać szybko, to jak masz grać? Szybko? No mistrzyni dedukcji! Co to będzie? Żyg. Żyg. Wielce prawdopodobne. Od tego momentu masz grać szybko, ale tylko wtedy tych dam znak. Wasza królewska mość! Które szaty mam dzisiaj przygotować? Te, w których wyglądam najlepiej. Królowa wygląda najlepiej we wszystkich szatach. Ale to prawda, przygotuj wszystkie. Wszystkie? Ale to przecież 1578 sukni! Już wiem. To ma być pryszcz. Zgadłam. No może tylko krostka. Ale ten to naprawdę śliczny, czarujący, zalotny pieprzyk. Tak jak ty, oślico. Dawaj mi jakąś maść, bo cię rozszarpię. Mam tu coś specjalnego. Krem zawierający nutroceramidy, liposomy, kompleks Q10 i proteiny jedwabiu. I na co to pomaga? Na noc, na dzień, na każdą porę. Bo jesteś tego warta. Dawaj, zjeżdżaj. Wasza królewska mość, królewicz Witold pragnie z wami mówić. Królewicz? Prosić, oczywiście, że prosić, a Wysio! Witaj, najjaśniejsza pani. Wybacz mą śmiałość, lecz sprawa, z którą przychodzę, ma dla mnie ogromną wagę. Witaj. Słucham. Do dnia dzisiejszego nie wiedziałem, że mury tego pałacu skrywają kwiat tak przecudnej urody. Początek mi się podoba. Kontynuuj. Ośmielam się więc, tylko nie odmawiaj, prosić cię o rękę, królewny Śnieżki,
którą dziś pierwszy raz ujrzałem i pokochałem miłością prawdziwą. Ach, tak! Tak. Otóż wiedz, drogi książę, że królewna Śnieżka, moja droga pasierbica, jest osobą nieletnią i krótko mówiąc nie wyrażam zgody. Królowo, łamiesz moje serce. Mam nadzieję, że ze złamanym sercem jeździsz konno równie dobrze. Żegnam. Może już pewna, królowo, że nie spocznę, dopóki nie poślubię Śnieżki. Rostereczko, powiedz mi przecie, kto jest najpiękniejszy na tym świecie? Piękna jesteś, moja królowo! Twoja uroda przyćmiewa miliony. Lecz najpiękniejsza jest twoja pasierbica, królewna Śnieżka. Śnieżka, Śnieżka, Śnieżka! Ciągle słyszę o tej smarkulicy, precz! Muszę się jej pozbyć, przecież to istne przekleństwo! Czy on tutaj był? Kto? Królewicz? Skąd? Popędził jak szalony na swym koniu. Teraz pewnie stoi pod jakimś oknem i czaruje kolejną małolatę. To nieprawda, on taki nie jest. Oj, dziecko, dziecko. Upłyną lata, zanim poznasz mężczyzn. Ale zaraz. Po co ja cię wzywałam? Aha, w trosce o twoje zdrowie chciałabym, byś przespacerowała się do lasu. Taka dziś piękna pogoda. Do lasu? No tak, przecież tak lubisz chodzić do lasu. I wiesz co? Nazbieraj mi tych... Jagód? Jagód. Jagód, oczywiście. Smacznych jagódek. Wysłałam Śnieżkę do lasu po jagody. Pójdziesz za nią, a później bez świadków zabijesz. Jak to? Tak to. Mam zabić Śnieżkę? Za co? Dlaczego? Z moimi rozkazami się nie polemizuj. No ale Śnieżka nikomu niczego złego nie zrobiła. Przyniesiesz mi serce Śnieżki. Mnie nie oszukasz. Witaj, jaśnie pani. Przychodzę w bardzo ważnej dla mnie sprawy. Otóż miałam ostatnio piękny sen. Ładna. Ja bardzo przepraszam. Z kim mam przyjemność? Śpiąca królewna jestem. Mieliśmy tyle pięknych planów. Wspólne podróże, spacery pod palmami, gorące wieczory w blasku księżyca. Był taki czuły. Rzeczywiście piękny sen. Wiem, że on tutaj był. Kto? Mój królewicz. Czekaj, czekaj, a ten królewicz miał imię? Tak, miał. Filibert, Wilfred... Witold. Tak, tak, Witold. Nie ma! Popędził jak szalony na swym koniu. Pewnie teraz stoi pod jakimś oknem i czaruje kolejną małolatę. To niemożliwe. On tak nie jest. Nie mógł mnie zostawić z dzieckiem. Z jakim dzieckiem? No z takim malutkim. To jakiś psychopata. Skąd to jest moje dziecko? A kto jest ojcem? Nie wiem. Musiał być jakoś we śnie. Nie no, kurczaki. W tym lesie nie ma żadnych jagód. Przysłała mnie królowa. Ona jest obłąkana. Przysłała mnie, żebym cię zabił. Co takiego? Kazałem cię zabić. Tutaj gdzieś powinno być obozowisko. Już to widzę. Powtarzasz ten tekst od przedwczoraj. No bo jestem prawie pewna, że to gdzieś tutaj. Tak bym zjadła jakieś pieczyste sarny. Żołądek przerasta mi już do kręgosłupa. Żeby tylko się udało, musi się udać! Nareszcie. Wykonałeś zadanie? Wykonałem. Mówiła coś przed śmiercią? Chyba tylko ała. Ała. Zjeżdżaj. Nie jesteś mi już potrzebny. Nareszcie. Nareszcie spokój. Lusterko! Lustereczko! Lusterko! Powiedz mi przecie, kto jest najpiękniejszy na tym świecie? Piękna jesteś, moja królowo! Twoja uroda przyćmiewa miliony! Lecz najpiękniejsza jest twoja pasierbica, królewna Śnieżka. Dosyć tego! O, jaka ja jestem biedna! Bardzo biedna staruszka jestem! Odnajdę Śnieżkę i ją zabiję!
Serce mi mówi, że jestem na dobrej drodze, ale czy na pewno? Dobra kobieto, powiedz, nie widziałaś gdzieś tutaj zabłąkanej dziewczyny? Królewny, szukam jej od dawna. Nie, to dziki las. Królewny mieszkają w pałacach. Moja ukochana została wypędzona przez wyrenną macochę, a ja nie spocznę, póki jej nie odnajdę. Co tu robisz, biedna kobieto? Chodzę i sprzedaję słodkie jabłuszka z mojego ogródka. Dam ci za to jabłko ten oto sygnet. A ja to oto srebrną bransoletę. A ty, młoda panno, nie skusisz się na jabłuszko? Nie mam nic cennego, nie mogę ci zapłacić. Możesz się wziąć na razie za darmo. Jutro przyjdę po zapłatę. Zjedźcie za moje zdrowie. Na zdrowie! Śnieżka! Serce mi pęka. Nie ma już miejsca dla mnie na tej ziemi. Pożegnam cię pocałunkiem. Mój kochany, jak to zrobiłeś? Uklęknąłem. A pomodliłeś się do pana? Nie, nie zupełnie. To właściwie jak? Tak prosto z serca. Popatrz na te kobiety. Są mi bardzo bliskie. Czy możesz z nimi to samo? Ale ja ich nie kocham. Ale możesz? Przecież ja cię pocałowałem. O, pan łowczy, dobrze pan przybył. Mógłby pan pocałować te dwie tutaj? Panie łowczy, żeby je odczarować, zjadły te jabłka. Te, to są bajeczki. Teraz wam to udowodnię. Czy mogłabyś go pocałować? Pocałować pana owczego? Tak, przy wszystkich, a on śpi? No, właściwie śpi. Zjadł jabłko, zasnął, więc trzeba go pocałować. A kogo trzeba pocałować? Ja mogę. Nie, nie, to nie wchodzi w rachubę. To powinien być ktoś, kto go kocha. No wiem. Królewicz nie żyje? Mój ukochany, to niemożliwe! Zaraz, chwila, dokąd? Całuj, ale chwila! Robin? Robin? Co ty robisz tutaj? Co ty robisz w tych borach tucholskich? Tu będzie czekała mój królewiczu! Królewiczu? Jest tu królowa? Jest. A o co chodzi? Odchodzę. Co? Jak to? Tak to. To ja jestem najpiękniejsza na świecie. No, zaraz po śnieżce. A ty, królowo, nawet łowczy jest od ciebie ładniejszy. Koniec. A tak się fajnie zaczynało. Tak jak obiecałem, moi drodzy, przedstawię teraz artystów. Dziękuję. Widzicie? Tak, no to poczekajmy na piękne różyczki. A to też dla mnie. No, dziękuję pięknie. Królewna Śnieżka Laura. Królewicz Witold Kajetan. Borka Oliwka. Śpiąca Królewna Anastazja. Pielęgniarka Mateusz. Macocha Królewny Śnieżki. Kinga. Alter ego Kingi, Ola. Narzeczona Robina, Marion, Olivia. Lustro, szatna, Kamila. Gajowy, Jan. Kobieta, Robina, mówi, żeby ją nazywać Nathan, a ona ma na imię Ola. Z Ukrainy przyjechała do nas Alina. Dzisiaj bardzo serdecznie wam wszystkim dziękujemy. Mam nadzieję, że nasz spektakl się wam podobał. Podobał.
wszystkim dziękujemy wszystkim.